Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym komentarzu wideo e-petrol.pl. Końcówka tegorocznego października powinna dobrze zapisać się w pamięci kierowców, ponieważ na stacjach obserwujemy wyraźny spadek cen paliw. W tym tygodniu najmocniej potaniała benzyna, tutaj spadek sięgnął aż 12 groszy na litrze i za to paliwo płacimy średnio w Polsce 5,71 zł. Potaniał też olej napędowy i tutaj też wyraźna obniżka, bo 6-groszowa i średnio za litr oleju napędowego płacimy w tym tygodniu 5,68 zł. Mniej kosztuje też benzyna 98-oktanowa, tutaj oddalamy się od poziomu 6 zł i średnio za litr tego paliwa kierowcy płacą 5,94 zł. Potaniał też o 2 grosze na litrze gaz. Tutaj średnia cena tego paliwa to 2,69 zł. Ten spadek był przez nas zapowiadany już jakiś czas temu i w końcu doczekaliśmy się przełożenia tego, co działo się na rynku hurtowym, na rynek detaliczny. Natomiast aktualnie sytuacja na rynku hurtowym wskazuje na stabilizację cen od kilku dni. W cennikach krajowych rafinerii widzimy właściwie stabilizację na zbliżonych poziomach, więc nic nie zapowiada tego, żeby obniżki były kontynuowane w takiej skali. Natomiast nie powinniśmy też widzieć jakiegoś wyraźnego odbicia i ruchu w górę. Sprzyja temu też sytuacja na rynku naftowym, bo tu widzimy, że właściwie od kilku dni cena ropy waha się nieznacznie w okolicach 107-110 dolarów. Pewną niepewność na rynku naftowym zrodził huragan Sandy, który wyłączył właściwie 2/3 rafinerii na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i ten zmniejszony popyt właśnie na rynku amerykańskim nie sprzyja wzrostom. Natomiast zaburzenie produkcji może powodować, że w najbliższych dniach będziemy oglądali odrabianie tego, więc stabilna sytuacja na rynku ropy może potrwać przez jakiś czas. Dla polskich kierowców pozytywny sygnał płynie z rynku walutowego, bo tutaj w ostatnim czasie trochę umacniała się złotówka, natomiast ten ruch także nie był zbyt głęboki, więc spodziewamy się tego, że ceny na stacjach w najbliższym czasie utrzymają się na podobnym poziomie, a ta obniżka, z którą mieliśmy do czynienia, powinna sprzyjać pobudzeniu konsumpcji, która w ostatnim czasie trochę słabła, bo pojawiły się informacje o tym, że zużycie paliw w Polsce obniżyło się, więc jest szansa, że niższe ceny zachęcą nas do tego, aby więcej podróżować, więcej tankować.